Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Uczniowie szkoły podstawowej nr 5 w Suwałkach mimo wakacji przybyły na sesję Rady Miejskiej z transparentami. Prosimy o remont sali gimnastycznej, wzywały rajców i prezydenta. Zadbajcie o nasze bezpieczeństwo w szkole, brzmiał napis na drugim z transparentów. Pod protestem, który trafił na biurko prezydenta miasta, podpisały się setki osób. Wskazują w nim, że zajęcia WF odbywają się w sali z dziurawym parkietem. W łazienkach i szatni po prostu cuchnie z kanalizacji. Ze szkolnych ścian i sufitów sypie się tynk. Dzieci skarżyły się też, że na nieogrodzonym boisku walają się butelki po piwie, a okoliczni mieszkańcy traktują je jako miejsce spacerowe dla swych czworonożnych pupili, co oznacza, że uczniowie muszą bardzo uważnie spoglądać pod nogi, zamiast skupić się na zajęciach sportowych. Zdaniem autorów protestu bieżnia jest w takim stanie, że mało kto pamięta o jej istnieniu. Rodzice uczniów piątki obawiają się o bezpieczeństwo swych dzieci i są to obawy absolutnie uzasadnione. To była jedna z pierwszych szkół, która przeszła termomodernizację w naszym mieście. Również prawda jest, że 3 lata temu oddaliśmy do użytkowania piękny kompleks boisk przed szkołą. Tam nic nie było. Tam był tylko taki pusty plac, a w tej chwili jest boisko sportowe wybudowane za ponad 1 000 000 zł. Również w tym roku przekazujemy środki finansowe i sami tam będziemy chcieli przeprowadzić remont w sali gimnastycznej. Ponad 100 000 zł. Na wymianę okien, na również uzupełnienie ścian, bo tam stan techniczny tych sali gimnastycznych jest też nieciekawy. To zdajemy sobie sprawę z tego. Te prace jednak nie rozwiążą problemu, bo szkoła od lat nie była remontowana i modernizowana, choć dyrekcja placówki wielokrotnie takie wnioski zgłaszała. Wstępnie koszt prac modernizacyjnych i remontowych oszacowano na ponad 4 miliony złotych. W tym roku na taki wydatek nie ma szans. Prezydent dał jednak dzieciakom i rodzicom niewielką nadzieję, zapowiadając, że przy najbliższych wrześniowych pracach nad przyszłorocznym budżetem okaże się, co będzie można w tej sprawie zrobić.